Rozpoczęliśmy nagrywanie. Teraz przewijam do poprzedniego. O, damy full screen taki. To było, to było, to było. Dobra. Cóż to za ćwiczenie? To jest coś, co omawialiśmy sobie na części drugiej. I od tego właśnie zaczynamy. Część druga jest dostępna na wsparciu kanału. I było tam jeszcze kilka innych ćwiczeń, jak widzimy. O, to jest ciekawe. Wyciskasz overhead i robisz overhead squat, jeżeli myślisz, że jesteś dobry. Prawda? O. A dlaczego takie gówno robiłem? To trzeba obejrzeć drugą część. Link w opisie. Dobra. Teraz zaczynamy dzisiejszą część. O, to będzie pierwsze z dzisiejszej części. Tu nie ma żadnego, może jakiegoś wielkiego patentu, może tego nie widzicie. To jest zwykły low bar squats. Akurat tutaj miałem 175 na 10 powtórzeń, ale nie chodzi o to, że ciężar miał być jakiś imponujący. Chodzi o to, że to było trochę po kontuzji. Niewielkiej. No i tak po prostu trening, jak tu napisałem, trening tutaj jest po to, żeby sprawić, że następny trening będzie możliwy. Czyli czasem trzeba zrobić lżejszy trening, żeby następny jakoś wyszedł. Tutaj ten ruch jest taki troszeczkę miejscami zacięty, ale co z takich fajnych patentów tutaj możecie dostrzec? Jak widzicie, sztangę trzymam dość szeroko. I normalnie byłoby to na krawędziach takiej sztangi zwykłej Eleiko 220 cm, 220 cm. I jak widzicie, mały paluszek trzymam pod gryfem. Trzy palce na gryfie. Z kolei mały palec jest. No cóż, mały palec jest niepotrzebny. Kciuk jest na małpę. Teraz dlaczego taki układ? Gdybym trzymał przy takiej szerokości i chciałbym mały palec zawinąć nad sztangę, a z kolei kciuk pod sztangę, wykręcałbym sobie nadgarstek. Po takim wykręceniu nadgarstka nie miałbym takiej manewrowności w zakresie co ja robię z łokciami czy z barkami. Więc nadgarstek, wyobraźmy sobie, nie wiem, aikido czy jiu-jitsu, nie takie brazylijskie jiu-jitsu, tylko prawdziwe tam japońskie jiu-jitsu, gdzie się łapie za nadgarstek i się za nadgarstek wykrzywia kogoś, wiadomo. No, ktoś może mieć na przykład broń, ma pistolet, można go tak złamać i strzelić mu z powrotem w siebie. Więc jeżeli sztanga wykrzywia nam nadgarstki, automatycznie wykrzywia nam całą pozycję, tak jak weźmiemy kogoś za nadgarstek, przekrzywimy go i on się składa na kolana, tak samo ty możesz się złożyć, powiedzmy, no może nie na kolana, ale się złożyć od tego, że źle trzymasz ten nadgarstek, że on jest, nie jest wyprostowany. Oczywiście dałbym radę zrobić z kciukiem pod i małym palcem nad, ale byłoby to o wiele gorsze, o wiele trudniejsze, miałbym niesamowite naprężenia w łokciach, nadgarstkach. Bolałyby mnie później łokcie, bolałyby mnie nadgarstki, niektórym bolały barki z kolei od takiego trzymania sztangi. Są osoby, które preferują robić mały palec pod, ale kciuk nadal pod. Rozumiem to, że oczywiście zależy od mobilności, długości kończyn. Jeżeli ktoś jest wyższy, potrafi wyżej trzymać. W dzisiejszych czasach jestem większy niż tutaj. Tutaj ważyłem około 110 kg. I dzisiaj trzymam szerzej. Szerzej niż to, co tutaj widać. Trzymam praktycznie na końcówkach sztangi. Tyle mi mobilność pozwala. Także to jest takie coś, do czego długo, długo dochodziłem i ustaliłem, że to jest najlepszy chwyt. I teraz się pytacie mnie, jak to z low bara się ta sztanga nie sturla. No po pierwsze, trzeba mieć tę półeczkę. Po drugie, łokcie muszą być w tył. Widziałem ostatnio nagranie, gdzie
Dużo się produkowało na temat zaangażowania pleców w przysiadzie, ale to nie są plecy, to są barki. Po pierwsze, to co tam się produkowano. Plecy to jest dolny grzbiet bardziej. No, tam też było dolny grzbiet, okej. I tutaj zamiast myśleć o łopatkach, trzeba bardziej myśleć o tym, żeby łokcie były do góry. Wyobraźmy sobie, że na łokciach się powiesiło dwóch jakichś dzieciaków, bachorów i próbują ci przeszkadzać w przysiadzie przez to, że tak się powiesili za łokcie. Ja sobie takie coś wyobrażam i łokcie idą tak do góry, do góry, do góry. Wtedy dopiero te półeczki w pełni tak wychodzą, są eksponowane, są napięte. Najszersze grzbietu też, drodzy panie i panowie, się napinają, nie są wcale luźne. Nie rozumiem gadki, że komuś się szruksy zrobią ze sztangą. Jeżeli to jest 300 ileś kilo, na pewno nikomu się szruks nie zrobi przez tyle czasu, bo mięśnie, które robią szruks, mają się napiąć, ale oczywiście nie będą w stanie podnieść tej sztangi nawet o centymetr. Więc to dobrze się napięły. Jakby się nie napięły, to byśmy mieli takie zatopienie. Nie chcemy tej sztangi mieć. Nie chcemy pomagać grawitacji przez to, że robimy depresję łopatek na przykład, tak? Wystarczy, że łokcie, wymyślisz sobie, że łokcie idą do tyłu i do góry, automatycznie łopatki się ustawią tam, gdzie mają być. Nie udało mi się lepszej wskazówki treningowej nigdy dać, jeżeli chodzi o low bar i trzymanie tej sztangi. Najgorsze, co można zrobić, trzymać łokcie prosto do dołu, co jest ok do high bara, ale do low bara jest morderstwem na dużych ciężarach, szczególnie na sztandze 35 mm, jakie ja używam. Typowa sztanga na siłowni ma 29 mm. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy taki przysiadowy tip. Jedziemy na następne wideo. O, co ja tutaj robię? Martwy ciąg. Jest zaledwie 310 kg, ale na prostych nogach. No dobra. I co to jest takiego fajnego w tym? To, co jest tutaj fajnego, to są właśnie powerbandy. Na samej górze one są prawie że luzem, na dole są napięte. Jeżeli macie klatkę do przysiadów, zamocujcie te powerbandy na górze. Teraz może ktoś powie, że to tam jakoś ułatwia, że to jest oszukiwanie. Nie, gówno prawda, bo więcej pracy wykonasz, jeżeli odciążysz sobie start, a dociążysz sobie górę. Chyba że masz odwrotnie i jesteś słaby na górze, a silny na dole. Więc tutaj nie jest to stosowne dla ciebie ćwiczenie. Jednak alternatywne ćwiczenie to jest martwy ciąg, czy to martwy ciąg na prostych nogach, jak tutaj, z powerbandami, które są zaczepione do dołu. I tu jest dużo problemów z tymi powerbandami, gdyż są różne sposoby zaczepiania. Widziałam takie zaczepiania jak cięciwa w łuku, na przykład, że tutaj też na tej klatce jestem w stanie coś takiego zrobić i robiłem to wielokrotnie. Jeżeli zrobimy cięciwe, czyli że powerband się podnosi w ten sposób, wówczas mamy problem. Wówczas mamy spory problem, gdyż sztanga, ruch sztangi jest wymuszany przez tarcie pomiędzy powerbandem i sztangą i troszeczkę narzuca nam to ruch. Zamienia się to troszeczkę w maszynę, a sztanga powinna mieć jeszcze jakiś luz w trajektorii horyzontalnej. Więc ja naprawdę polecam z góry. W dodatku dobrze by było nawet się odsunąć troszeczkę do tyłu od punktu zaczepienia, żeby nie mieć tego w kompletnym pionie, a nawet do tyłu troszeczkę odjechać, to jest 10 cm czy coś, żeby bardziej narciarza tak jakby robić, czyli ściągać najszerszymi do siebie i ten odruch się wyrabia oczywiście od takiego trzymania jeszcze bardziej. Tak samo w przysiadzie uważam, że zaczepianie wyżej jest lepsze. I teraz pod kątem takiego, nie wiem, ktoś tam mówi, że to jest tak ego lifting, bo więcej talerzy jest na sztandze. Tak naprawdę, jeżeli to zrobisz na maksa z bandami na górze, to zrobiłeś coś na maksa, tak? Jeżeli zrobisz z power bandami na dole, z mniejszym ciężarem, to też na maksa. Max i max to te same ego chyba. Nie możesz się pochwalić, że podniosłeś więcej, bo gumy były na górze. To jest dziwni ludzie są w tym trójboju siłowym, czasem myślą, że
Sumo to jest oszukiwanie. Ja bym chciał w sumo pociągnąć tyle, co w klasyku, albo więcej. Byłoby to oszczędne na moich pleców dolnych. Niestety nie jestem w stanie aż tyle pociągnąć, co w klasyku w układzie sumo. Mimo, że bardzo ładnie robię sumo, to jednak klasyk robię jeszcze lepiej. Dlatego jeszcze troszkę fizyki tutaj dodamy. Jest coś takiego jak inercja sztangi. Inercja to jest siła, która jest generowana przez to, że przyspieszamy masę. Czyli jeżeli byśmy pojechali na planetę, która nie ma grawitacji, niech będzie taka, nie? No, czy to Księżyc, jeżeli wolicie, i próbujemy przyspieszyć, 6 razy mniejsza grawitacja na Księżycu jest niż na Ziemi, ale jest. Ale łatwiej sobie wyobrazić, że jesteśmy na Księżycu, gdzie nie ma grawitacji. Tak, wielu ludzi tak sobie wyobraża Księżyc. No i wyobrażamy sobie, że chcemy podnieść na tym Księżycu sztangę 300 kilo i 3 tony. 3 tony podniesiemy, bo nie ma grawitacji, zakładamy, i 300 kilo też podniesiemy, tylko że te 300 kilo podniesiemy z 10-krotnie szybszym przyspieszeniem prawdopodobnie. Dlaczego? Bo masa razy przyspieszenie równa się siła, czyli my i w jednym i w drugim przypadku generujemy siłę. Teraz jeżeli podnieśliśmy te 3 tony z przyspieszeniem jakimś tam, to później te 3 tony będzie trzeba tylko jeszcze zatrzymać, żeby nie odfrunęło z tej planety, czy z Księżyca, w kosmos. A już nie daj Boże na Ziemi, żeby ta sztanga nie spadła, bo jeszcze dinozaury wyginą, albo ludzkość. Więc jeżeli teraz zaczepię na górze powerbandy, czy to w przysiadzie, czy to w martwym ciągu, wówczas mam sztangę o większej masie, czyli większą inercję posiada. Z kolei jeżeli na dole zrobię to, sztanga posiada mniejszą inercję. Z inercją walczymy niezależnie, jaka jest grawitacja ziemska, jaka jest siła Coriolisa. Jeżeli kogoś interesuje coś takiego, to na równiku powinniśmy być silniejsi, bo siła Coriolisa jest większa na równiku, jest po prostu proporcjonalna do promienia Ziemi na danej szerokości geograficznej. I jeżeli założymy większy ciężar, to będziemy walczyć z tą samą, z większą inercją, co później przekłada się na nasze zdolności operowania sztangą. Z kolei, jeżeli to jest speed sesja, gdzie właśnie nie chcemy mieć za bardzo takich utrudnień szybkościowych czy przyspieszeniowych, no to wtedy rzeczywiście na speed session, gdzie robimy 60% maksa, powiedzmy na kilka serii po 2-3 powtórzenia, wtedy zakładamy powerbandy na dół i przy mniejszej inercji osiągamy większą siłę na górze. Oczywiście te siły się zrównoważą, jeżeli odpowiednio przeliczymy sobie, ile naciągu ma guma. Tutaj na przykład załóżmy, że jest 40 kilo naciągu na górze, na dole, i jeżeli założymy tak powerbandy, żeby na dole było w maksymalnie rozciągniętym pozycji, żeby było 40 kilo, tak? I mamy teraz 300 kilo na sztandze, 40 kilo odciąża, także jest 260 na dole. Więc jeżeli założymy 260 i założymy gumy na dole 40 kg, to na górze nadal będzie 300. Wychodzi na to samo, ale nie, przyspieszenie będziesz miał inne, większe przyspieszenie uzyskasz, jeżeli powerbandy są na dole, a z kolei większą siłę i większy wysiłek dzięki tej sile właśnie inercji, bezwładności sztangi uzyskasz, kiedy powerbandy są na górze. Także taka jest logika za tym fizyka, a jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, no to trudno, do widzenia. Ja nie. A może ktoś mi chce to rozpisać matematycznie. Teraz co tam jeszcze mamy? Dipsy. Tutaj akurat jest tylko zdjęcie, ale przerzućmy dalej. Dobra, mamy zdjęcie. Na tym zdjęciu chciałem pokazać, że no, to zdjęcie jest brzydkie. Są takie zaczątki choinki na dolnym grzbiecie, jak widzicie. I na tych choinkach to jest tak naprawdę powięź, która idzie od mięśnia najszerszego grzbietu, foraco-rumbo aponeurosis, czyli rozścięgno mięśnia, idąc od mięśnia najszerszego, thoraco-lumbar aponeurosis, aponeurosis rozścięgno, czyli taka powięź, która
funkcjonuje jako ścięgno. Możemy to sobie wyobrazić jako, nie wiem, tysiące małych ścięgienek, które się po prostu rozkładają pomiędzy mięśniem a kręgiem, mięśniem a kręgiem, mięśniem kręgiem, później mięśniem a kością krzyżową, mięśniem a kością biodrową. Więc widać, jak najszerszy jest podzielony na wiele warstw, jest jeszcze taki zakręcony na górze. No i teraz wyobraźmy sobie, że jak robimy dipsy, to jest właśnie to się napina i właśnie to daje te takie prążki na dole. Ja nie jestem w żadnym wypadku na rzeźbie żadnej, ale widać choinkę mimo wszystko, z tego względu, że to najszerszy, a to nie są prostowniki. Tak, choinka to jest właśnie te rozścienia, te kilka ścięgien takich jest grubszych, kilka jest węższych. Są punkty przewężenia i tutaj właśnie to wychodzi. Co tam dalej mamy? No, tutaj znowu choinkę widać i komentarz. Tutaj też. Jeszcze będę mógł oczywiście zobaczyć. A tu jest już wideo, nie? Czyli jak widzicie, w czasie prostowania w dół napięcie na najszerszym nawet możecie zauważyć, jak się zmienia. Te takie pasemko na samym boku to też jest najszerszy, który część najszerszego, który się przyłącza tam do kości biodrowej. I widać tutaj, gdzie się zaczyna dokładnie najszerszy. A ta choinka to jest oczywiście ta część najszerszego, która przez rozścięgno łączy się z kręgosłupem, z kręgami lędźwiowymi. I te kręgi, ponieważ one nie są jednolite, są tylko takie wystaje, zagłębienie, wystaje, zagłębienie, wystaje, zagłębienie, one tworzą właśnie taki falowaty kształt, który to właśnie postrzegamy jako tą choinkę całą. Jest tak jakby głowa, bardziej pionowa, nazwijmy to, najszerszego, który zaczyna się już z kolei na kości biodrowej. Widać to na boku. Jakby był bardziej dorzeźbiony, było trochę bardziej widać. On jest tak tuż za mięśniem skośnym brzucha. U mnie to nie tylko mięsień skośny brzucha jest, ale też oponka boczna brzucha. Jeżeli teraz sobie uświadomimy, że najszersze bardzo fajnie dopinamy właśnie w tym ruchu, to wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli zrobimy podciąganie na drążku w super serii z pompkami na poręczach. Przy podciąganiu na drążku najszersze pracują w pozycji od pełnego rozciągnięcia do względnie prawie że pełnego dopięcia. Tutaj z kolei pracują od połowicznego rozciągnięcia do praktycznie pełnego spięcia. I więc te dwa ćwiczenia by świetnie się dopełniały właśnie dla najszerszych, w takiej praktycznie pionowej trajektorii ruchu. Zróbcie sobie kiedykolwiek, jeżeli nie jesteś w stanie dotrzeć do najszerszych grzbietu, spróbuj sobie takiej super serii pompek na poręczach z podciąganiem drążku. I biceps pracuje przy drążku, triceps przy poręczach, ale najszerszy pracuje przy obu. Oczywiście jest tam więcej mięśni, które zazębiają funkcjami. Głowa długa tricepsa potrafi się udzielać w obu ćwiczeniach, chociaż w obu tak średnio się udziela. Z kolei dolne piersiowe też potrafią się udzielać w obu ćwiczeniach, szczególnie jeżeli robisz podchwytę. Dobra, kilka ciekawostek. Teraz jeszcze co tutaj ciekawego Wam pokazać. O, następne dipsy mamy. Te następne dipsy są na maszynie Gluteum Raise. Maszyna Gluteum Raise to jest maszyna, której używamy na dwójeczki. Jest to połączenie unoszenia tułowia z bokiem, z opadu razem z Nordic Curl. I miałem tutaj takie dwie rączki na tej maszynie. I gdy zacząłem robić wiosłowania na tej maszynie, ja to nazwałem Unfuckable Row. Postanowiłem obciąć te rączki. Wziąłem po prostu kątówkę i wium, wium, obciąłem te rączki, one po prostu tam przeszkadzały. I dzięki temu maszyna jest bardziej funkcjonalna i poręcze można robić gdzie indziej. Tak czy owak, jest to tylko przykład na to, że pompki na poręczach możemy robić w różnych miejscach. Też jedno z moich takich
innych ulubionych sposobów na pompkę na poręczach jest pompka pomiędzy dwiema ławkami, które ustawiamy tak, że prawie do pionu doprowadzamy oparcia i te oparcia są naszymi rączkami wtedy. Wtedy oparcia są ustawione w ten sposób. Nie równolegle, tylko no, tak jak sobie ustawisz. Możesz równolegle je ustawić ze sobą. Nie, no równolegle nie ustawisz. Równo ze sobą. Możesz pod lekkim skosem je ustawić i kiedyś pokażę Wam to ćwiczenie na pewno. A może gdzieś tu jest? A może gdzieś tu jest? A może gdzieś tu jest? Dużo jeszcze tych ćwiczeń będzie w tej serii, widzicie? No, niestety jakoś tak szybko przelatuję wzrokiem i nie widzę, jakbym tutaj miał prezentować to ćwiczenie. No trudno, no trudno. Dobra, idziemy dalej. Mamy tutaj wiosłowanie sumo. I tak jak wszyscy narzekają, że czują, nie wszyscy, dużo osób narzeka, że czuje dolny grzbiet w czasie wiosłowania, to gwarantuję, że w sumo już ten dolny grzbiet, no cóż, ta praca zostaje jakoś dziwnie przejęta przez pośladki i przez hamstringi. Tutaj mamy no, zaledwie 120 kg. Jest takie ograniczenie, że chwyt jest trochę węższy niż normalnie byśmy mieli. Ale ćwiczenie, jeżeli umiesz tak nogi postawić szeroko, jeżeli nie jesteś totalnym sztywniakiem, to zrób to sobie i zobacz, o ile bardziej czujesz w górze pleców raczej niż w dole. A na koniec sobie zrobiłem jeszcze martwy ciąg sumo, bo to jest w sumie dobre ćwiczenie, żeby tak sobie wkręcić technikę. Zauważcie, że stoję bardziej na piętach. W sumie jest to o wiele łatwiej zrobić proste plecy, żeby się nie garbić. Naprawdę polecam do nauki wiosłowania kogoś tak przeszkolić, jeżeli jesteście trenerem, a jeżeli nie jesteście zawodnikiem, który ciągnie w martwym ciągu sumo, możecie sobie jako asystę zrobić takie właśnie wiosłowanie, które oczywiście przed samym startem powinno wylecieć z programu. Jednak może nauczyć Was, jak lepiej angażować najszerszy grzbietu i inne mięśnie grzbietu w czasie martwego ciągu sumo. Tak. Jeżeli macie bardzo długie ręce, to może Wam nie wyjść, ale no, trudno. Pamiętacie, jeszcze są kilka odcinków na temat wiosłowania. Tam akurat właśnie tej wersji nie pokazywałem. Ale co tam mówiłem? Między innymi, bo mówiłem bardzo dużo rzeczy, jest cała seria, chyba z 6 odcinków o wiosłowaniu, którą robiłem kilka miesięcy temu, w tym roku na pewno. Jak zobaczycie w playlistach, to jest playlista 2024, albo playlista Plecy, też wybierzcie, też będzie. W każdym razie był odcinek o zakresie ruchu i tak jak pamiętacie, mówiłem tutaj o tych najszerszych grzbietu kończą swoją pracę tam mniej więcej tak jak łokcie są na linii dolnego grzbietu. I jeżeli zrobicie sobie taki rozrachunek, to się okaże, że nie powinniście nawet dociągać do brzucha tej sztangi. Powinniście ją szurać po udach i w miarę możliwości jak najbliżej ud w każdym razie. Pod pępek na pewno, żeby to szło, ale nie musi koniecznie dotknąć brzucha, musi za to dojść do tego punktu, gdzie łokcie równają się z dolnym grzbietem. Wtedy będzie optymalnie. Nowe ćwiczenie, bum, jeszcze jedno zrobimy, zanim to skończymy ten odcinek. Właśnie, co tutaj pokazuję, to jest tylko. Dlaczego ja tego nie nagrałem jako wideo? Już nie wiem. Czy ja tutaj dalej gdzieś mam wideo z tym? Chyba nie. W każdym razie, wyobraźcie sobie, że stoicie w ten sposób, przełamujecie nadgarstki i robicie takie zwijanie sztangi. Tak? Takie sobie. Ani to ćwiczenie na biceps, ani na nadgarstki, zaraz ktoś powie. Świetnie, mówcie sobie co chcecie.
nie tylko zwijanie tu robimy, ale też możemy robić uginanie nadgarstków. I powiem Wam, że nie musi być to ćwiczenie ani na biceps, ani na nadgarstki, ale to jest dobra rozgrzewka i mobilizacja nadgarstków, mobilizacja też tej rotacji, jaką mamy tutaj zwanej supinacją. Dobrze też zrobić to przed martwym ciągiem, gdzie robimy przemienny chwyt, gdyż też mobilizuje nam to trzymanie sztangi pod chwytem. Jest mniejsze zagrożenie, że później będziemy próbowali kompensować bicepsem. I w ogóle to fajnie pompuje wbrew pozorom coś takiego. Możemy sobie spróbować, tylko radzę, żeby wprowadzić jako rozgrzewkę przed bicepsami. Po prostu robicie to jako rozgrzewkę. Parę serii sobie dokładacie ciężary, parę serii możecie uginać nadgarstki, ale przynajmniej palcami zwijajcie. Trochę też poprawia to chwyt. Na pewno poprawia ogólnie kontrolę motoryczną w dłoniach. No, do arm wrestlingu jako tako się gdzieś tam może nawet zazębiać w swojej funkcjonalności i to zależy na jakim poziomie to robicie. W każdym razie traktujecie to jako rozgrzewkę. Na przykład chcecie 60 uginać na bicepsy, to weźcie sobie pusty gryw, 30 kilo, może 40 jeszcze dacie radę tak zrobić, a później już od 50 już zwykłe uginanie i później tam 60 robicie te główne serie. Także bardzo polecam zrobić to jako ćwiczenie raczej rozgrzewkowe, ale może, jeżeli ktoś chce sobie dobitkę jakąś zrobić na koniec treningu, czy to bicepsów, czy przedramion, można zrobić jako dobitkę. Jeżeli to jest rozgrzewka, nie robimy dużo powtórzeń. Nie chcemy czuć tutaj palenia jeszcze. Chcemy tylko zrobić może po 5 powtórzeń, na taki rozruch, ale więcej serii. Z kolei, jeżeli robimy to na koniec, na dobitkę, na palenie, możemy i 20 powtórzeń jechać. Pali bardzo zacnie. I dzisiaj tyle ćwiczeń. Część trzecia dzisiaj jest. Część czwarta będzie poświęcona takim ćwiczeniom jak o. Kuban press siedząc. Będzie. Co tu się zrobiło? A. Będzie podciąganie. Może wyłączę to. Podciąganie będzie, ale takie poziomce. Będzie rotacja półtora rotacji. Co tutaj mamy? Wyciskanie Tate Press. To nie jest akurat mój patent, ale mój patent to jest, że skośny Tate Press. Tutaj będzie wyciskanie na podłodze Floor Press. A jaki jest mój w tym patent? Żeby dupę oderwać. Podpowiadam, ale więcej powiem później. A tutaj, a tu Kamil, jeden z trenerów, robi sobie takie ćwiczonko, które akurat tam w boksie się specjalizuje. I nie żeby to było jakieś specjalnie na rozwój mięśni, tylko coś, co uczy poruszania biodrami, tak jakby te biodra muszą troszeczkę więcej pracy wykonać. Zresztą jest lepiej chyba zastosować jakąś swoją zajawkę w tym. Tutaj jakieś następne ćwiczenie, co to jest? Lizard Pose z jogi. Przywoziciele już tutaj były nawet. Podciąganie ze skapapem. Kilka innych ćwiczeń, kilka innych ćwiczeń, kilka innych ćwiczeń, kilka innych ćwiczeń. Ale dobra, w czwartej części będzie więcej. Na dzisiaj to tyle. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siła.